Dziś zabieramy widzów w 10-minutową podróż po północno-wschodniej Słowacji. Zajrzymy do urokliwego Bardejowa, odwiedzimy stolicę regionu Preszów oraz wybierzemy się na turystyczne szlaki w Połoninach. Do preszowskiego kraju, jednej z 8 administracyjnych części Słowacji, podróżujemy od przejścia granicznego w Muszynce. Pierwszym celem jest Bardejów, znajdujący się zaledwie 18 km od polskiej granicy. Na terenie preszowskiego województwa znajduje się kilka zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednym z nich jest zabytkowe centrum miasta Bardejowa, unikatowy kompleks urbanistyczny obejmujący plac ratuszowy otoczony z 3 stron kamieniczkami. W rynku oprócz dawnego ratusza znajduje się gotycki kościół parafialny, bazylika mniejsza świętego Idziego. Bardejów to także jedno z najpiękniejszych uzdrowisk Słowacji, które od wieków przyciągało kuracjuszy z różnych stron Europy. Kompleks uzdrowiskowy Bardejowskie Kupele, czyli Bardejów Zdrój, na który składają się m.in. zabytkowe budynki zdrojowe i deptak, pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. W pięknym otoczeniu lasów na skraju uzdrowiska położony jest skansen architektury ludowej, najstarszy na Słowacji. Zwiedzając to miejsce, przenosimy się do czasów tradycyjnej słowackiej wioski z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Wizytówką skansenu są dwie drewniane świątynie, będące wspaniałym przykładem architektury sakralnej. Uzdrowisko Bardejowskie Kupele słynie również z pięknej przyrody i wielu szlaków turystycznych. Można stąd udać się na pobliskie szlaki rowerowe, to jest single tracki, czyli wąskie trasy wiodące po górzystym terenie. Ścieżki rowerowe o łącznej długości 5 km, znane tutaj jako lecznicze single tracki, są podzielone na 4 odcinki o różnych stopniach trudności. Z uwagi na mało wymagający profil i wyrównaną naturalną nawierzchnię przeznaczone są nawet dla mniej wprawnych rowerzystów i rodzin z dziećmi. Malownicza przyroda i piękne otoczenie tworzą tutaj niepowtarzalny klimat. Dziesięć kilometrów od Bardejowa, w miejscowości Herwatow, znajduje się drewniany kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu, pochodzący z 1500 roku. Został zbudowany z czerwonego świerka, bez użycia gwoździ, w stylu gotyckim i należy do najstarszych drewnianych kościołów na Słowacji. W 2008 roku wraz z szeregiem innych drewnianych świątyń w słowackich Karpatach kościół ten został wpisany na listę UNESCO. Po drodze do Preszowa zatrzymujemy się w miasteczku Wielki Szarisz, znanym już od średniowiecza z produkcji piwa. Obok wznoszą się ruiny zamku Szaryskiego, rozciągające się na powierzchni ponad 4 hektarów. Potężny zamek królewski powstał w XIV wieku i dzięki strategicznemu położeniu w średniowieczu pełnił szczególną funkcję. Można było z niego kontrolować szlaki wiodące z południa Węgier do Polski oraz z zachodu na Ruś. W okolicach wzgórza zamkowego przebiega trasa rowerowa Eurovelo 11, czyli tak zwany szlak Europy Wschodniej. Docieramy do Preszowa, stolicy regionu północno-wschodniej Słowacji. Liczące około 90 tysięcy mieszkańców Preszów jest trzecim co do wielkości miastem na Słowacji. To ważny ośrodek przemysłowy, węzeł komunikacyjny i siedziba władz administracyjnych. Śródmieście Preszowa pełne jest zabytków z różnych epok. Przykładem gotyckiej budowli jest kościół świętego Mikołaja z 1347 roku. Konkatedra jest jednym z najstarszych i najważniejszych kościołów na Słowacji. We wnętrzu katedry uwagę przyciąga ołtarz główny z początku XVI wieku. Z wieży można podziwiać wspaniały widok na historyczne centrum miasta. Ważnym miejscem na turystycznej mapie Preszowa jest renesansowo-barokowy Pałac Rakoczego, niegdyś miejska rezydencja możnego rodu Rakoczych.
Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Miasta Preszowa, między innymi z ekspozycją historyczną prezentującą bogactwo dworu, dzieła sztuki i broni. O wielokulturowości dawnych mieszkańców Preszowa świadczy m.in. Wielka Synagoga, zbudowana pod koniec XIX wieku na terenach zespołu budynków gminy żydowskiej. Na niewielkim wzgórzu, na zachodnim krańcu Preszowa, wznosi się kościół Świętego Krzyża z pierwszej połowy XVIII wieku. To kalwaria, na obszarze której 14 barokowych kapliczek tworzy drogę krzyżową. Preszowska kalwaria to także ulubione miejsce spacerów dla rodzin z dziećmi. Preszów posiada tradycje górnicze związane z wydobyciem i ważeniem soli. W dzielnicy Soliwar znajduje się muzeum, które jest jednym z najważniejszych zabytków techniki na Słowacji. W średniowieczu na tym terenie istniały źródła solne, z których pozyskiwano sól. Po zalaniu kopalń powstało podziemne, słone jezioro i rozpoczęto ważenie soli z solanki. Muzeum Soliwar współpracuje z kopalniami soli w Bochni i Wieliczce. Jadąc z Preszowa na wschód, mijamy miejscowość Zlata Bana i kilometr dalej trafiamy na wyjątkową atrakcję. Dzięki znajdującemu się w tamtejszym lesie drewnianemu megafonowi o długości 4 metrów, miłośnicy przyrody mogą słuchać odgłosów natury. Po dotarciu do Sniny, miasta powiatowego w regionie zwanym Połoniny, odwiedzamy Centrum Informacji Turystycznej, gdzie czekają na nas mapy i przewodniki, także w polskiej wersji językowej. Powiat sniński jest położony w najbardziej wysuniętej na wschód części Słowacji i ma szeroki wachlarz turystycznych atrakcji. Jedną z nich jest obserwatorium astronomiczne w Kolonickim Sedle, które umożliwia specjalistyczne obserwacje nieba. Obserwatorium posiada kilka teleskopów. Najważniejszy z nich to Narodowy Teleskop Wychorlatu o średnicy lustra wynoszącej 1 metr. Wychorlat to pasmo górskie w Karpatach Wschodnich. Dogodne położenie geograficzne oraz naturalne warunki, takie jak czyste powietrze i minimalne zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem, sprawiły, że obserwatorium astronomiczne powstało właśnie w tym miejscu. W odległości około 20 km od obserwatorium astronomicznego i zaledwie 5 km od Sniny znajduje się miejscowość Zemplińskie Hamre, a w niej muzeum z ekspozycjami produkcji przemysłowej i etnografii oraz centrum informacyjne. Zwiedzający mogą zapoznać się tutaj z historią regionu i obejrzeć m.in. wystawę poświęconą działalności górniczej na tym terenie. Ścieżka dydaktyczna Hamor prowadzi przez zabytki techniczne i atrakcje wsi z czasów wydobycia rudy żelaza. Z kolei w miejscowości Osadne w krypcie przechowywane są szczątki 1025 żołnierzy rosyjskich i austro-węgierskich, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Dalej podróżujemy po terenach powiatu snińskiego, skąd jest zaledwie kilkadziesiąt kilometrów do granic z Polską i Ukrainą. Pobliski Park Narodowy Połoniny zachwyca swoim dziewiczym pięknem. Przejeżdżamy obok zapory i sztucznego zbiornika wodnego Starina na rzece Cirocha. W wielu wioskach rozrzuconych po terenach regionu Połoniny kultywowane są ludowe tradycje i przypomina się tam, jak funkcjonowały dawne rzemiosła. Tak jest chociażby w miejscowości Topola, gdzie przyjezdni zobaczą m.in. jak wygląda ręczna młócka zboża. Turyści mogą też sami spróbować tego zajęcia. Następnie uczestniczą w procesie mielenia ziarna i pieczenia swojskiego chleba. Połoniny to tereny ciche i spokojne, zwane też krainą dzikich lasów, przez którą prowadzą liczne szlaki turystyczne. Położone u podnóża szczytów miejscowości są dobrym punktem wyjścia w Góry Bukowskie. Idąc z wioski Runina zielonym, a następnie żółtym szlakiem, dotrzemy do miejsca pielgrzymkowego o nazwie Trzy Studzienki.